Kolejne gumy wylosował. Coś takiego, zielone. Żelki, paski. Zielone, no, takie zielone. I Sakeru. Sakeru to się nazywa? Z tyłu pokaż, jak tam jest nazwa. 7P. Widzę, że dużo japońskich widzę tutaj i to są takie... Tutaj na obrazku pokażę... No, tutaj jest z drugiej strony z przodu, jakieś tam niby paseczki to będą jakieś takie niby. Pewnie to będzie jakaś guma rozpuszczalna, czy coś takiego. O smaku winogronowym. Chyba tak, bo winogrona wyglądają. I ja lubię rzeczy o smaku winogronowym, zwłaszcza na winogrona, to jest fajnie, że napisane po polsku wszystko. I mamy tutaj naklejkę właśnie, że są z Japonii. Dobra. Będziemy mieli dużo... I są to inaczej jak słodyczy. Ja tak będę wywoził. Masz jedno. A więc wygląda to tak. W środku. Jest tutaj pokazane, że można to sobie rwać na takie małe paseczki. No, rzeczywiście. To wygląda jak żelki takie po prostu. Takie co ty miałaś, paseczki. Tylko, że on to stało już tutaj trochę w domu, więc mogło się trochę rozmiększyć. Jakoś ciężko się to otwiera. No, niby z czapu pokazali jakieś tam. W środku wygląda to tak. Jak makaron wygląda. I można to niby obrywać w ten sposób, ale to mi nie wychodzi. No właśnie, też to nie wychodzi, więc... A nie, tylko takie jakby środek. Większe, wiesz jeszcze. To są chyba żelki. Mhm, ale żelka zupa. Ale bardzo dobry smak, takie winogrono japońskie, jak ja uwielbiam. Ale ten film będzie długi. Cudno. Może być. Dobra. Dla mnie właśnie taki smak jest 10 na 10. Dla mnie to 10 na 10. No to 7 jest. To teraz ja. No, bierzesz. Coś okrągłego. Banany. Coś takiego, prostego. Za dużo nie ma napisane, ani z przodu, ani z tyłu. To jeszcze tutaj albo chińskie. Odchylimy, ale nic nie ma napisane. Nie znamy kraju pochodzenia. Przypuszczamy, że to jest Japonia. Nie wiemy, co to jest, więc otwieram. I jest to jakieś zmiażdżone ciastko. I tylko jedno. I tylko jedno. To wygląda jak tego. Jakie ciastko? To wygląda jak tego, pączek taki. Tu widać jakiś krem. To jest, teraz spojrzę na dwie. Jakaś piana jest w środku. Mhm. Zobaczcie, tak wygląda to w środku. Półka. Nie gruć. Próbuję. Bardzo mięciutkie. Delikatnie czuję smak tego banana, bo tutaj jest taki krem żółty bananowy, którego Jacek nie dostał. Tak. Ale to było. W środku jakaś pianka, nie zachwyca mnie to. Jacek dokańcza moje. Mhm. Bo mnie nie zachwyciło. Dla mnie to ciasteczko 3 na 10. Dla mnie 8 to jest. 8 to dosyć wysoko. Tylko, że trzeba ten, jedno... Jako jesz to, tylko zjesz tylko jednego takiego, nie? Bo jest bardzo słodkie. Tu pisze, że... Nie, to nie pisze. No bo jest słodkie, jest takie ciężkie. Losuj. Po prostu. Nie losuję, bo wszystko widać, widać. Masz swoje piękne poki, styki. Czy się to nazywa? Moje ulubione poki. I wydaje mi się, że nie ma sensu tego otwierać, bo wszyscy wiemy, jak to smakuje. Są to paluszki w polewie truskawkowej. Są one dostępne u nas, ostatnio były dostępne w Biedronce. Ja je bardzo lubię, nawet jest napisane, że jest to numer 1. Mogę od razu im wystawić ocenę. Moja ocena akurat smaku truskawkowego jest 5 na 10. Ja też trochę tego jadłem, ale tego jadłem trochę, nie? Chyba nie pamiętam już. No to ten. No tam to jest takie piątka. No to teraz ja. Znowu wylosuję gumę, bo już czuję coś takiego. Nie, jednak to nie jest guma. Else. Tak się nazywa to, Else. I jest to z Tajlandii. No, to wygląda jak kokos młody. Bo tutaj jest nawet coś napisane, kokonat. Mam nadzieję, że to nie jest durian. I to jest chyba jakieś ciastko. Dobra, daj, zobaczymy, co to jest. Jaki zachłanny! Śmierdzi skarpetą, zobacz. No, to może twój piękny durian może to jest, pokażę jeszcze. Nie. Ale pisałoby durian chyba, nie? Kokosem. To świecący kokosem to pachnie, no. I jest to... tak wygląda. Dobre. Kokosowe, tak, rzeczywiście kokosowe.
biszkopt z jakimś tam kremikiem delikatnym, kokosowym. Mm. Jest słodkie, ale nie jest za słodkie. I dla mnie jak najbardziej na tak, dla mnie spokojnie 8 na 10. Takie 6. Dla Jacka 6. To teraz Jacek losuje. Nie ma co losować, że to wszystko widać. Tak? Nic nie widać. KitKat taki. KitKat o smaku jakim? To jest chyba zielona herbata, zielony. Nie, matcha. Nie, tiramisu jakieś to jest matcha. Nie wiem, co jest matcha nawet. Matcha to jest... To jest matcha, no. Nie wiem, po co masz coś, to sobie możesz wypełnić. Nie wiem, co zaznaczyć, że to jest matcha na pewno. Japońskie to jest, Japonii, oczywiście. Zobaczymy, co tam KitKat Japonii ma. On jest pewnie rozpuszczony, bo tutaj jest ciepło. Niekoniecznie. Jacek nie umie otworzyć papierka. No, rzeczywiście rozpuszczony. Masz drugi jeden. Wygląda to tak, jest zielony. To jest dziwne. No, dziwne. Ale dobry. Ale dobry. Nie wiem, jak to opisać. Za to, że jest dziwny i dobry, to dam 8. No, chyba też dam 8. Taki mleczny strasznie jest. Mleczny, ale coś tam jeszcze jest w nim. Nie chcecie widzieć, jak wygląda stół przed nami. Ja też nie chcę tego widzieć. I jeszcze pewnie parę rzeczy tam jest. Nie wiem, co coś łapie. Duże. O. Mochi! Mochi, tylko nie wiem o jakim smaku. Mochi to są takie kuleczki ryżowe bodajże. No pisze coconut. Kokosowe. Z jakiego one są kraju? Tutaj, Tajwan. Ja jestem ciekawa, jak one wyglądają w środku. Kiedyś widziałam je w sklepie, ale bałam się ich kupić, bo troszkę tak jak na nie się patrzy, to wyglądają przerażająco. Dlaczego? No mnie na przykład przerażają. Wygląda jak te takie sushi takiego wygląda. Tak. Nawet pakowanek sushi jest. Tak wygląda to. No nie. A więc wygląda to tak. I to ma jeszcze. Brzydko pachnie, już mi się to nie podoba. Dziwnie jakoś. No, nie dałem się powąchać na do końca. To masz swoją, proszę. W takim papierku, proszę. Dziękuję bardzo. To jak mafinka wygląda, takie opakowanie jest. Wygląda to o, tak? Taka żerka takim... jakby trochę, ale nie do końca. Boję się tego gryźć. Nie, nie. W ogóle nie mój smak, nie moja konsystencja. Wiedziałam, że ja nie będę tego czuła, ugryzłam tylko i... Nie czuję tego. Jezus, jakbyś ryby jadł. Nie przemawia do końca do mnie. No. Jakieś dziwne to jest. Ja daję... Nie wiem, może są fani tego, ale ja dam... Nie dla mnie to w ogóle. Zero. To nie dla mnie. Dla mnie to dwa takie jest, że... Da się to zjeść, ale to taki no to jest, trochę bólem takim. Nie teraz, nie chcę jeść tego raz. To jest nie tak, nie teraz. Na ładnym opakowaniu się kończy, więc... Jak nie masz to zjeść, to zjesz to już. To dam ci na wyjazd. Dla mnie zero, dla Jacka. Ja samochód będę miał japońskich rzeczy. Nieprawda, bo coś sobie zostawię, na pewno nie, tej to jest już. I zostaje... O Jezus, jak dużo rzeczy, ja myślałam, że jedna. No przecież tam jeszcze trochę było. Kto teraz? Ty to losujesz. No to jest teraz. Bez jakiejś misi koale. Misi koale. Ale słodkie, zobaczcie jakie to jest słodkie opakowanko. Misi koale z Tajlandii znowu. Idziesz jak z Tajlandii, albo Japonia, albo Tajlandia. Misi koale to jest kawkowe. Uuu, to coś dla mnie. I napisane, że na mnie kochają te misi koale. Daj, ja to otworzę, bo ty to rozwalisz. Jeśli zaczyna na to pijać. To są krakersy. No było czuć, że coś takiego, jakieś takie... Spójrzcie, one mają rysunki, patrz! Coś takiego to jest. Mają rysunki, Jezu! To tak dla dziecka takie ciasteczko. Mm-hmm. Fajna przekąska, odmienna od słonej, bo zazwyczaj my znamy krakersy słone. Ale one są słone, tylko że w środku jest te słodkie truskawka. W środku jest truskawka. Ich jest tutaj bardzo mało, ale zobaczcie, jakie to słodkie. No to będziemy na co jeść. Nie wszystko zapiera jednak. Dla mnie spokojnie 8 na 10. No takie 6. Powiem wam, że statyw od kamery jest już zasypany jedzeniem. Coś dziwnego, więc to wezmę. I znowu imbir, którego nie lubisz.
Ale to jest chyba do zrobienia instant, czyli do zrobienia sobie herbaty czy kawy. Zobacz, to jest. Wrzucasz to, zalewasz wodą, mieszasz. Może pokażesz. Jest to jakaś saszetka z proszkiem imbirowym. Matcha latte, czyli to jest pewnie jakaś kawa, latte, matcha z imbirem. Nie wiem, czy chcemy to robić, czy my to będziemy pić. Nie wiem, może spróbować. Więc zaraz do Was wracamy, idziemy to zrobić. A więc już jesteśmy z Wami, zrobiliśmy nasze pićku. Była tutaj opcja, żeby zrobić na ciepło lub na zimno. My wybraliśmy na zimno. Wygląda to w ten sposób, niezbyt zachęcająco. Bardzo dobrze, że po angielsku jest z kostkami lodu. Proszę, spróbuj pierwszy. Ja się nie odważę. Znaczy, ja mam już ten doświadczony klik. Mogłeś wziąć słomkę w ogóle, żeby, bo tutaj jest taka warstwa się zrobiła. Nie to. Nie chcesz tego. Jak to smakuje? Takie mleko z imbirem, to jest szok po prostu. Ale tak, tak powiem Wam, że trochę herbatą mi to daje. Kojarzy mi się mleko z imbirem normalnie. No kurczę, powiem Wam, że nie jest złe, że smakosze mogą lubić takie rzeczy. No ale na przykład jak jest jakiś smakosz takiego czegoś, no to takie w saszetce to nie jest całkiem złe. No nie. Na przykład wypiłbyś całą szklankę tego? Tak. Więc to wypijesz? Tak, to jest ten. Powiem Ci tak, to jest tylko symulacja w pewnym sensie, to ma podobny tak, smak mieć. No. A jakbyś tak normalnie zrobiła, pewnie poszła do Tajlandii, ta zrobiła normalnie, to byłoby dużo lepsze pewnie. Ja tak mocząc usta poczułam, jaki to ma smak, jeżeli więc... Jeżeli rzeczywiście to jest Tajlandii. Ciężko mi jest to zweryfikować, znaczy ocenić. Wydaje mi się, że wystawię temu jakieś 4. Nie było najgorzej, były gorsze rzeczy. Mochi było gorsze na pewno od tego. Tak. A Ty Jacek, jaka ocena? 6 może być. 6 i to pijesz do dna? No ja wypiję, ale ty. Już wyciągnęliśmy pozostałe rzeczy z boksa, więc są tutaj przed nami. Ja wylosowałam to, więc proszę, możesz wybrać, którą z tych rzeczy chcesz. Też bym to wybrała. No to za mogę coś inne. I co to jest? Pokaż nam. No dobrze. Muszę to pokazać, nie jak tego wracasz, wszystko do góry nogami. No. To jest... Chyba jakaś żelka? Tak, już będą, bo czuję coś miękkiego. Cukierek pisze, ale to pewnie żelka. Z cydrem. Cydru? Kwaśny cydr. I Japonia oczywiście. Daj powąchać. Pachnie ładnie, bardzo ładnie. Bardzo jak limonka. Bardzo intensywnie. Nie. Ja nie chcę aż pół, ja chcę kawałeczek tylko. To ugryź sobie. Taki jakiś paseczek, nie wiem co to jest. Dobre. To jest jakaś guma. Nie, powiedz, że to jest gierek. To jest guma. Dobre. Smakuje jak jabłko. Jabłko z winogronem? A to jest takie połykalne? No, może tak. Zeżar, wciąga wszystko. Nie możesz zmanować się. Dla mnie spokojnie 9 na 10. Jakby miało być tylko takie gumy, super. Nie wiem. 6 to jest. Ja oczywiście pokazuję do góry nogami, bo przecież jak ja bym mogła pokazywać inaczej. I została ostatnia rzecz. Też guma. Kolejna guma. Co my tu mamy na niej napisane? Brzoskwiniowa z... Nie wiem skąd. Bo nie jest zapisane. Jest tylko KL, końcówka i nie wiem co znaczy KL. Ja tylko KL będzie KL. A jakie znaczki tam były? Bo nie z Tajlandii też znowu. Może Korea KR. Albo Korea. A więc są to gumy. Myślę, że zjemy jedną na pół, bo nie chcemy więcej marnować. Jak mam ja. Wygląda tak. No jak małam. Czy tam małam? Albo mamba. O, to mi chodziło. Boże, jaka kwaśna. Jacek, pamiętaj, to nie jest guma do połykania. Bo... Piszę, że to jest tego, jak brzoskwinia. Mówiłam już o tym. No. Bo będziesz baloniki tyłkiem robił. To jest do połykania czy nie? Do połykania. Jest kwaśna, a zarazem słodka. Może być. Mi smakuje. Dla mnie 7 na 10. Na piątka to jest. Dla Jacka piątka. A więc to wszystko, co dzisiaj mieliśmy przygotowane w tym filmie. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o boksy. Boksy będzie jeszcze ich więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję również mojemu gościowi. To ile gościu. Będzie?
Nie wiem, jak to się mówi gościowi? Co gościu? Tak czy siak tego. Było zaskakujące niektóre rzeczy, niektóre nie były zaskakujące. Dziękuję tutaj za odwiedziny w swoim własnym domu. No, dziękuję bardzo też. I do zobaczenia w następnym filmie. Jeśli podobają Wam się takie filmy, nie zapomnijcie wcisnąć przycisku subskrypcji, który jest na Jacka czole. Znowu. I nie zapominajcie o zostawieniu łapek w górę oraz o... W ogóle pokazałam telefon. Łapek w górę. Oraz o moim Instagramie, TikToku. I oczywiście zapraszam Was do komentowania, jeśli Wy coś wiecie o tych produktach, o których ja nic nie wiem. Możecie dać znać, czy Wy lubicie takie rzeczy. Tak machasz ty rękami, że hej. Hej! Dobra, na razie. Pa!